przeustraszony kapłan z uniesionym krzyżem w dłoni. Poprowadził polską młodzież przeciwko bolszewickiej nawale. Poległ, ale zwyciężył, bo jego prometejski gest nastąpił w momencie przełomu, gdy Armia Czerwona sięgała Warszawy, stolicy dopiero co odrodzonego po 123 latach zaborów państwa polskiego. To państwo miało zniknąć. Ale dzięki postawie księdza Skorupki i młodym ochotnikom przetrwało. Czerwona nawała została odrzucona w ostatniej chwili spod wrót stolicy. Bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej. Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz Armia Drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód! Pisał w rozkazie do oddziałów Frontu Zachodniego numer 1423 jego dowódca Michaił Tuchaczewski, gdy jego oddziały wkraczały do Polski. Nie przynieśli. Warszawa i Europa została obroniona przed sowiecką nawałą. Śmierć księdza Skorupki, która nastąpiła w kulminacyjnym momencie Bitwy Warszawskiej, stała się symbolem polskiego oporu i polskiego zwycięstwa.